Ogrzewanie postojowe Webasto w zależności od życzenia klientów można uruchomić za pomocą zegara, jednego z dwóch pilotów do wyboru lub telefonu komórkowego. Jak działa ogrzewanie postojowe? Po uruchomieniu urządzenia pompa dozująca doprowadza paliwo ze zbiornika paliwa samochodu do agregatu grzewczego. Kołek żarowy w agregacie grzewczym zasilany elektrycznie zaczyna się rozgrzewać. W tym samym czasie do agregatu jest zasysane powietrze do spalenia. Rozgrzany kołek żarowy powoduje odparowanie paliwa, tworząc łatwopalną mieszankę paliwowo-powietrzną, która zapala się, kiedy zostaje osiągnięta temperatura zapłonu. Zimna ciecz chłodząca podczas przepływu zostaje podgrzana i tłoczona wokół układu chłodzenia silnika. Podgrzana ciecz przekazywana jest do nagrzewnicy pojazdu. Poprzez nagrzewnicę samochodu wentylator wdmuchuje powietrze bezpośrednio do przestrzeni pasażerskiej. Teraz podgrzana ciecz płynie z nagrzewnicy do także ogrzewanego silnika i w końcu wraca do agregatu grzewczego. Dzięki tej komfortowej technologii wsiadamy do wcześniej ogrzanego samochodu z przejrzystymi szybami i podgrzanym silnikiem, a to ma wpływ na zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska. Witamy w ciepłym samochodzie.